Plansza tytułowa. W górnej części ekranu logotypy. Od lewej logotyp projektu Lektorzy Sprawni Online. Po prawo logotyp programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy. W środkowej części ekranu napisy tytułowe. Konferencja. Od pomysłu do bazy e-learningowej w projekcie Lektorzy Sprawni Online. Termin 14 grudnia 2022 rok. Organizator Fundacja Strefa Innowacji. Więc witamy Państwa serdecznie. Witam Państwa w imieniu Fundacji Strefa Innowacji. Kamila Wiśniewska, pracownik fundacji, prowadząca konferencję. Na naszej konferencji poświęconej bazie e-learningowej powstałej na potrzeby naszego projektu Lektorzy Sprawni Online. No tak jak tutaj mówiłam przed chwileczką, konferencja jest już właściwie nagrywana, będzie dostępna na YouTubie. Prezentacja PowerPoint również będzie dostępna dla osób zainteresowanych. Zapraszamy do wysłuchania naszej konferencji. Za chwileczkę przedstawię wszystkich prelegentów. Natomiast na zakończenie zaprosimy Państwa do zadawania pytań, czy to za pośrednictwem czata, czy też poprzez włączenie się za pomocą głosu. Także jeszcze raz witamy wszystkich i zapraszamy do wysłuchania konferencji. Tutaj pokrótce plan. Na początku zaprosimy panią Monikę Dargas-Miszczak, panią prezes zarządu fundacji, która opowie nam troszkę o założeniach projektu, o jego celach i etapach. Następnie pani Małgorzata Suwińska, która jest współautorką materiałów dydaktycznych tworzonych na potrzeby projektu Lektorzy Sprawni Online, opowie nam właśnie o wyzwaniach związanych z tworzeniem tych materiałów. Następnie posłuchamy wykładu pana Przemysława, który opowie nam o platformie Moodle. I na koniec pan Tomasz Szymczak przybliży nam zagadnienia związane z dostępnością. No, tak jak już Państwo wiecie, ta konferencja jest organizowana w ramach projektu Lektorzy Sprawni Online. Jest to projekt, który nasza fundacja realizuje dzięki dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Czas trwania tego projektu od października 2021 roku do 30 września 2023 roku. Teraz zaproszę panią Monikę Dargas-Miszczak, prezes zarządu Fundacji Strefa Innowacji, żeby przybliżyła państwu założenia i cele tego projektu. Bardzo dziękuję. Monika Dargas-Miszczak, prezeska zarządu fundacji. Bardzo się cieszę, że mam przyjemność przedstawić Państwu założenia i cele projektu, który realizujemy, tak jak już wspomniano, od października ubiegłego roku. Natomiast zanim przejdziemy do omawiania projektu, chciałabym jeszcze wspomnieć o samej fundacji. Tak? Poproszę o slajd o fundacji. Fundacja Strefa Innowacji została powołana w 2015 roku. Od początku działalności intensywnie działamy na rzecz edukacji, rozwoju i wspierania, w tym pełnego włączenia społecznego osób z grup zagrożonych wykluczeniem. Na pierwszym etapie działania prowadziliśmy głównie różnego rodzaju zajęcia stacjonarne na terenie dzielnicy Ursus w Warszawie. Był to m.in. projekt Mama Talking, w ramach którego prowadziliśmy zajęcia, konwersacje z języka angielskiego dla mam z dziećmi. Mamy wówczas przychodziły na takie zajęcia ze swoimi maluchami i mogły poszerzać swoją znajomość języka angielskiego. Prowadziliśmy takie zajęcia właśnie w klubokawiarniach lub dostępnych miejscach dostępności aktywności
lokalnej na terenie dzielnicy. Natomiast w momencie, gdy rozpoczęła się pandemia, zdecydowaliśmy się na przeniesienie wszystkich naszych działań online i okazało się, że daje nam to takie możliwości, że możemy prowadzić projekty dla innych osób z grup zagrożonych wykluczeniem i postanowiliśmy rozszerzyć działania na rzecz osób z dysfunkcją wzroku. Wówczas rozpoczęliśmy przygotowania do pierwszej edycji projektu Młodzi Sprawni Językowo. To jest taki nasz drugi projekt, którego prowadzimy już trzecią edycję w tym momencie. Jest to projekt, w którym uczymy języka angielskiego i obecnie również innych języków osoby z dysfunkcją wzroku z małych miejscowości, miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców z terenu całej Polski. W pierwszej edycji uczyliśmy wyłącznie języka angielskiego plus prowadziliśmy warsztaty rozwojowe dla beneficjentów. W kolejnej edycji doszedł nam język hiszpański, a obecnie również uczestnicy mogą poszerzać swoją wiedzę z języka niemieckiego. Te działania spowodowały, że zaczęliśmy się mocno rozwijać. Ponieważ były to działania online, również postanowiliśmy, że jesteśmy w pełni wirtualną organizacją. Oznacza to, że zatrudniamy osoby, które zamieszkują w różnych częściach Polski. Pracujemy zdalnie i prowadzimy wszystkie działania zdalnie. Żeby pokazać, w jaki sposób nastąpił rozwój naszej organizacji, mogę powiedzieć, że do czerwca 2020 roku zatrudnialiśmy jedną osobę na umowę o pracę, natomiast w tym momencie zatrudniamy już 8 osób i oprócz tego współpracujemy też z licznymi osobami, które prowadzą dla nas działania na zasadzie umowy zlecenia lub umowy o współpracy. I teraz przejdziemy do omówienia właśnie tego projektu, który w tym momencie jest takim naszym, najbardziej nas angażuje, czyli lektorzy sprawnie online. Celem tego projektu jest aktywizacja zawodowa lektorów z dysfunkcją wzroku, którzy chcą prowadzić swoje zajęcia języka angielskiego w sposób zdalny. W ramach tego projektu tworzymy bazę e-learningową, która jest właśnie głównym tematem naszego dzisiejszego spotkania, ale również ma to na celu integrację środowiska lektorów z języka angielskiego z terenu całej Polski. Tak. Jeżeli chodzi o odbiorców działania, odbiorców projektu, to głównymi odbiorcami, jak już wspomniałam, są lektorzy. W projekcie założyliśmy sobie, że będzie to grupa 12 lektorów, którzy wezmą udział w różnego rodzaju działaniach projektowych. I oprócz tego uczestnikami projektu będą kursanci, czyli osoby, które skorzystają z pracy naszych lektorów. Wszystkie osoby, które biorą udział w projekcie, które będą brały udział w kursach, są to również osoby z niepełnosprawnościami, natomiast tutaj już się nie ograniczaliśmy do tylko i wyłącznie do osób niewidomych i słabowidzących. Wszystkie działania są prowadzone na rzecz osób z terenu Polski. Teraz opowiem o etapach projektu. Projekt został podzielony na 4 etapy. Od października właściwie do teraz, do grudnia 2022 roku realizujemy etap pierwszy, który polega na stworzeniu e-learningowej bazy materiałów dydaktycznych z języka angielskiego. Jest to etap bardzo czasochłonny i wymagający dużego zaangażowania wielu specjalistów. I właśnie o szczegółach tego etapu opowiedzą kolejni prelegenci. Natomiast ja przejdę jeszcze też do krótkiego opowiedzenia o kolejnych etapach projektu. W drugim etapie, który też już trwa od maja bieżącego roku, lektorzy, którzy chcą korzystać z naszej bazy,
przechodzą szkolenia. Są to szkolenia metodyczne, informatyczne oraz warsztaty rozwojowe, dzięki którym lektorzy mają nabyć umiejętności, kompetencje pozwalające na prowadzenie zajęć językowych w grupach oraz z użyciem platformy materiałów dydaktycznych. Jest to proces, który właśnie rozpoczął się już w czerwcu tego roku i obecnie jest kontynuowany. W trzecim etapie lektorzy rozpoczną kursy językowe dla beneficjentów, którzy już też zostali zrekrutowani. Jest to etap, w którym musimy jednocześnie i zapewnić jakby odpowiednie szkolenia z naszej bazy dla lektorów, ale również przygotować kursantów do korzystania z materiałów językowych zamieszczonych na platformie. Jedna grupa kursowa już rozpoczęła zajęcia, natomiast wciąż się, można powiedzieć, przymierza do tego, żeby rozpocząć lekcje za pośrednictwem platformy. Ten etap potrwa do czerwca 2023 roku i wówczas przejdziemy do implementacji, która ma polegać na tym, aby lektorzy w pewnym sensie zaczęli być aktywnymi użytkownikami bazy materiałów, także chcemy im dać kompetencje, które pozwolą im na samodzielne zamieszczanie własnych, samodzielnie przygotowywanych materiałów na platformie. Pozwoli to na taką wymianę doświadczeń i wymianę narzędzi do pracy dla lektorów. Jednocześnie też przeprowadzimy warsztaty prawno-finansowe, które mają zwiększyć świadomość i wiedzę lektorów na temat możliwości zatrudnienia, możliwości czy też różnorodności form, w jakich mogą prowadzić swoją działalność, czy też aktywność zawodową, po to, żeby mogli świadomie wybrać, czy chcą kontynuować na przykład pracę, czy rozpocząć też pracę na zasadzie umowy o pracę, czy umowy zlecenia, czy też własnej działalności gospodarczej. Także to się wydarzy jeszcze w przyszłym roku. I cały projekt zostanie zakończony we wrześniu. Wówczas też planujemy zorganizowanie kolejnej konferencji, na którą już teraz Państwa serdecznie zapraszam, na której opowiemy właśnie, jak przebiegał ten etap kursów językowych, implementacji, co udało nam się wypracować w tym projekcie. Także na ten moment przechodzimy ponownie do etapu pierwszego projektu. I serdecznie Państwa zapraszam do wysłuchania prezentacji specjalistów, którzy byli zaangażowani w proces tworzenia bazy e-learningowej i na pewno ze szczegółami chętnie opowiedzą o tym, co zostało zrobione, jak zostało zrobione i co jeszcze nas czeka. Także ja bardzo dziękuję i zapraszam do wysłuchania pozostałej części prezentacji. Dziękujemy serdecznie i tutaj zapraszam. Oddaję teraz głos pani Małgorzacie Subińskiej, która przybliży nam projektowanie dostępnych materiałów językowych. Pani Małgorzata jest lektorką, tłumaczką, jest również osobą z niepełnosprawnością wzroku, a zatem ten temat jest jej dobrze znany zarówno w teorii, jak i w praktyce. Także zapraszamy do wysłuchania pani Małgorzaty. Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że mnie widać i słychać. Proszę o jakąś informację zwrotną, czy tak jest. Małgorzata Suwińska, współautorka materiałów dydaktycznych. Nazywam się Małgorzata Suwińska, jestem wolnym strzelcem. Jestem lektorką, tłumaczką. Robię w życiu różne rzeczy, generalnie jestem lingwistą.
Jestem też osobą, która słabo widzi, ale nauczyłam się kilku języków, których używam w pracy, więc myślę, że mam jakieś doświadczenie w tej kwestii. Jestem też osobą, która ukończyła specjalne kursy, nie tylko metodyczne do nauczania języka obcego, angielskiego i niemieckiego, ale również ukończyłam specjalne studia, żeby prowadzić zajęcia z osobami z dysfunkcją wzroku. Mogę prosić o kolejne przeźrocze. Więc współpracę w projekcie rozpoczęłam od tego roku, ale to nie jest pierwsza moja współpraca z ludźmi z dysfunkcją wzroku. Uczę ludzi zarówno widzących, czyli na kursach mainstreamowych, jak i na kursach dla osób słabowidzących czy niewidomych, czyli dla osób z dysfunkcją wzroku. I teraz tak, zostałam poproszona o przygotowanie części materiałów, które będą potem używane na platformie Moodle, o której, jak rozumiem, jeszcze na tej konferencji będzie mowa, więc ja nie będę się zagłębiać w samego Moodla i dlaczego dokonano takiego wyboru, ale będę się zagłębiać w to, jak przygotowywać materiały. Otóż przede wszystkim musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Prawa autorskie, no bo nie mogę wziąć po prostu książki i jej zeskanować, przedrukować, wykorzystać, to po pierwsze, i to dotyczy wszystkich materiałów, zarówno podręczników, jak i materiałów dźwiękowych, z których korzystamy. Zawsze musimy się zabezpieczyć z tymi prawami autorskimi, tak jak zresztą w przypadku każdych innych materiałów, które przygotowujemy na kursy. To jest pierwsza rzecz, o której trzeba pamiętać, a druga rzecz, o której trzeba pamiętać, zarówno w uczeniu mainstreamowym, jak i w uczeniu osób z dysfunkcją wzroku, to, żeby pamiętać o potrzebach uczniów, ale również o potrzebach lektorów. To, co podoba mi się w tym projekcie, to, że po raz chyba pierwszy ktoś, przynajmniej z znanych mi informacji, ktoś po raz pierwszy pomyślał o tym, że trzeba uwzględnić potrzeby lektora również. I teraz tak, osoby niedowidzące, osoby niewidome bardzo często mamy tutaj do czynienia z takim oporem materii. Także na przykład słyszymy sformułowania typu no ja nie widzę, w związku z tym na przykład forma graficzna wyrazu to nie jest coś, czego chciałbym się uczyć. Ja jestem taką lektorką, która uważa, że należy uczyć języka w każdej jego odsłonie, bo to, że jesteśmy osobami z niepełnosprawnością, nie oznacza, że na przykład nie możemy tego języka wykorzystywać potem w normalnej pracy. Nie wiem, dla klientów zupełnie, że tak powiem, spoza branży, jak to się mówi. I w związku z tym dlatego uważam, że zarówno pisanie, jak i czytanie, mówienie jest bardzo ważne. Natomiast jakie problemy możemy tutaj napotkać? Na przykład w materiałach należy uwzględnić komunikację, czyli trzeba uczyć ludzi mówienia. Pytanie brzmi, jak uczyć mówienia, jak uczyć komunikacji osoby, które na przykład się nawzajem nie widzą, w jaki sposób przygotować materiały tak, żeby ten aspekt wzroku nie był aż tak istotny, w jaki sposób je dopasować. No i tu wchodzimy w ten główny problem, a mianowicie materiały muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. To dla wielu ludzi oznacza, że na przykład plik musi być edytowalny, tak żeby osoba słabowidząca mogła sobie powiększyć czcionkę, zmienić kolor, zmienić kontrast na przykład na żółte litery na czarnym tle. Natomiast niestety problem też polega na tym, że trzeba te materiały dostosować, ale adaptując je, bo na przykład niekoniecznie sprawdzą się tak powszechne w tej chwili zorientowane na grafika podręczniki. To znaczy, w podręcznikach głównego nurtu mamy w tej chwili wyłącznie materiały, albo w większości materiały graficzne. Opisz obrazek, na podstawie obrazka przygotuj dialog. No bo jak uczyć słownictwa, na przykład o jedzeniu czy piciu? Najłatwiej, prawda, zrobić zdjęcie, nie wiem, hamburgera czy Coca-Coli i uczyć słówek, uczyć na temat tego, jak to powinno brzmieć w języku obcym. Materiały graficzne opisywane po polsku, na przykład na zajęciach z języka angielskiego czy niemieckiego, też nie do końca się sprawdzą, bo
Ja na przykład jestem zwolennikiem mówienia tylko w języku obcym albo w przeważającej większości w języku obcym. Tak więc trzeba te ćwiczenia czasami zamieniać, czyli zamiast obrazka dać na przykład plik dźwiękowy. Zamiast rozsypanki wyrazowej, którą oczywiście osoba z dysfunkcją wzroku jest w stanie wykonać, ale jest to zadanie żmudne i jakby jego wartość dodana jest prawie żadna, zrobić inne ćwiczenia. To też sprowadza się do formy tych materiałów, a mianowicie one muszą być zarówno odczytywane przez czytniki, ale też nie możemy dać się zapędzić w kozi róg. To znaczy, to nie może być tak, że materiały są przygotowane tylko pod czytniki, bo możemy mieć w grupie osoby słabowidzące, które będą potrzebowały powiększonej czcionki, będą potrzebowały koloru, będą potrzebowały tabel, bo te tabele będzie im po prostu łatwiej przeczytać. Tam na tej stronie będzie po prostu więcej światła. Dlatego należy uwzględniać potrzeby obu grup. I w związku z tym ja preferuję w tej chwili przygotowanie materiałów w dwóch plikach. Plik wordowski z odpowiednim formatowaniem i ewentualnie plik TXT, żeby można go było przenieść na grunt notatników brajlowskich. Przy formatowaniu tekstów, przy formatowaniu materiałów trzeba pamiętać o odpowiedniej strukturze tekstu. To nie może być tak, że ja jako lektor przygotowujący materiał siadam i po prostu piszę. Ktoś mi to potem sprawdza oczywiście, ale ten tekst musi mieć odpowiednią strukturę. Muszą być nagłówki po to, żeby czytnikom ekranu łatwiej było się przemieszczać po tym tekście. Kolejna kwestia, która jest jakby istotna, to na przykład, co robić z dłuższymi tekstami na wyższych poziomach? Czy zadawać je tylko do domu? A co z pracą z tekstem na lekcji? Wiadomo, uczniowie z dysfunkcją wzroku czytają w różnej prędkości. Kolejna kwestia to materiały audio. Czy mam stosować tylko materiał audio, czy również materiał wideo? My w naszym kursie zdecydowaliśmy się w dużej mierze na materiał wideo, ale ja przygotowując materiały przeglądałam, czy ten materiał wideo wymaga od uczniów dużego polegania na tym obrazie, czyli czy w tym filmie dzieje się coś, co dla uczniów niewidomych będzie zupełnie niezrozumiałe. No i starałam się wybierać te materiały tak, żeby jednak ta warstwa treściowo-tekstowa audio była istotna, czyli nie są to filmy wideo składające się wyłącznie z jakichś obrazów, które mają wywoływać w nas jakieś odczucia, o których na przykład potem na zajęciach podyskutujemy. Kolejna kwestia to uwzględnienie w formatowaniu, tak jak mówiłam już, wytłuszczeń, kursyw dla osób słabowidzących i tak jak mówiłam już, przede wszystkim te materiały muszą być gotowe do edycji, czyli nie mogą to być PDF-y, bo osoby słabowidzące muszą sobie móc powiększyć ruch. PDF graficzny jest nieodczytywany przez czytniki, więc to oczywiście można sobie z tym jakoś poradzić, ale no, chodzi o to, żeby te materiały były dostępne. A z drugiej strony te materiały muszą być sporządzone tak, żeby taka osoba, która potem skorzysta na przykład z kursu głównego nurtu na Moodle, była w stanie sobie na takim kursie też poradzić. Ja na przykład wszystkich swoich języków w zasadzie uczyłam się na kursach głównego nurtu i to się da zrobić, aczkolwiek no, bardzo żałuję, że nikt mi nie przygotował materiału, bo na pewno byłoby mi łatwiej. Więc generalnie jakie są wnioski? Otóż wnioski są takie, że nie należy dać się zwariować. Można używać materiałów wizualnych odpowiednio opisanych, odpowiednio przygotowanych. Ja też gorąco zachęcam do adaptacji ćwiczeń i takiego zdrowego rozsądku. Tak? Pomyślmy, czy ćwiczenie polegające na rozwiązaniu krzyżówki niesie wartość dodaną dla uczniów niewidomych. Nie niesie, więc trzeba to ćwiczenie na powtórzenie na przykład słownictwa zrobić inaczej. Materiał dźwiękowy tak i to w jak największej ilości. Też uważam, że należy na przykład dłuższe teksty zadawać do domu, jak również opatrzyć te materiały dodatkiem dźwiękowym. To znaczy, tekst jest do przeczytania w domu, ale już na przykład można utrwalić słownictwo z tego tekstu, stosując po prostu zwykły, syntetyczny odczyt tego tekstu. Czyli nie można zabierać osobom niewidomym, na przykład korzystającym z Braille'a,
możliwości przeczytania tego tekstu, czyli nie tylko słuchanie, tekst zawsze musi być, ale ten materiał dźwiękowy na pewno pomoże szczególnie tym, którzy korzystają tylko z warstwy, że tak powiem, dźwiękowej materiałów w zapamiętaniu słownictwa. Edytowalność to jest bardzo ważna rzecz. Niezapominanie o różnych grupach użytkowników, czyli dla słabowidzącego większa czcionka, kolor, podkreślenia, kontrast i tak dalej. Dla niewidomego jednak pliki TXT. I to, że te materiały nie muszą być na przykład tematycznie jakoś bardzo dostosowywane do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych, bo no tak naprawdę z nami można rozmawiać na każdy temat. Ja nie mam absolutnie żadnego problemu, jeśli ktoś mówi mi do zobaczenia na przykład. Tak samo nie mam żadnego problemu, jeśli ktoś użyje na zajęciach ze mną sformułowania as you can see. Więc po prostu nie dajmy się zwariować. I jeszcze jedna rzecz, klucz dla lektora. Otóż zazwyczaj jest tak, że mamy oddzielną książkę dla nauczyciela, oddzielny podręcznik dla studenta. Z moich doświadczeń lektorskich wynika, że najlepiej jest, jeżeli mamy książkę dla studenta z nadpisanymi odpowiedziami, bo nam, lektorom słabowidzącym, łatwiej jest korzystać z odpowiedzi w takiej formie. Nie musimy ogarniać wzrokiem, czy palcami, czy słuchem pięciu otwartych dokumentów. Im mniej mamy otwartych rzeczy na ekranie, czy otwartych książek przed sobą, tym dla nas lepiej. Mam nadzieję, że trochę Państwu przybliżyłam to, jak się tworzy takie materiały i oczywiście chętnie odpowiem na wszelkie Państwa pytania. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Myślę, że zdecydowanie tutaj Pani Małgorzata przybliżyła nam ten temat, a ja teraz zaproszę Pana Przemysława, żeby opowiedział nam tutaj od strony technicznej o platformie Moodle, na której właśnie powstała nasza baza e-learningowa. Także oddaję głos Panu Przemysławowi. Dzień dobry, witam Państwa. Słychać mnie, mam nadzieję, widać. Przemysław Stencel, specjalista do spraw e-learningu, firma edukacjaonline.pl. Tak, okej, dobra. Wprowadzając się troszkę, czy przedstawiając się, ja tak naprawdę zajmuję się głównie właśnie pracą z platformą Moodle. W większości przypadków tak naprawdę nie w kontekście używania tej platformy przez osoby niewidzące, więc czy słabowidzące, więc tak naprawdę ten mój kontakt tutaj przez fundację był takim trochę pierwszym moim tego typu projektem i trochę też, jeśli można tak powiedzieć, otwierającym mi oczy na perspektywę inną całkowicie korzystania z internetu i z platformy e-learningowej. Dołączyłem do tego, do zespołu już po jakimś tam czasie, po tak naprawdę tym momencie, kiedy platforma Moodle była wybierana jako to narzędzie. Natomiast no, jako, nie wiem, osoba, która zna się na tej platformie, właśnie opowiem Państwu trochę na temat tego, dlaczego Moodle może być, warto go wykorzystywać właśnie w takich projektach. I no i jak on jest wykorzystywany w tym konkretnym projekcie Lektorzy Sprawni Online. Więc najpierw dlaczego platforma Moodle? Jest oczywiście wiele różnych platform e-learningowych i każda z nich ma trochę inne możliwości, chociaż w dużym stopniu się tak naprawdę pokrywają, jeżeli chodzi o możliwości techniczne. Natomiast Moodle ma kilka zalet w stosunku do innych platform wynikających głównie z tego, że jest to oprogramowanie typu open source, czyli oprogramowanie o otwartym źródle, o otwartym kodzie. Z tego wynika kilka rzeczy. Pierwsza, taka nasuwająca się na początek rzecz, to jest to, że jest to oprogramowanie darmowe, w sensie takim, że nie musimy płacić licencji za korzystanie z tego programu. Inne platformy e-learningowe bardzo często kosztują i to duże pieniądze za, nie wiem, roczną jakąś tam licencję na wykorzystywanie tego. Natomiast z Moodle'a można korzystać bezpłatnie,
podkreślam, jest to brak kosztów licencji, tak? No bo wiadomo, że trzeba tego Moodla gdzieś zainstalować, trzeba tego Moodla gdzieś utrzymywać na jakimś serwerze, więc koszty tak czy inaczej są, natomiast też mamy swobodę tak naprawdę decydowania o tym, czy na przykład będziemy utrzymywali tą platformę, nie wiem, w jakiejś firmie, która się specjalizuje w utrzymywaniu Moodla, czy po prostu sami sobie zainstalujemy na swoim własnym, wykupionym w jakiejś firmie hostingowej serwerze. Tak więc dzięki temu, że jest to oprogramowanie darmowe, ogólnodostępne, mamy swobodę decyzji, jak z niego będziemy korzystać i to nam otwiera tak naprawdę dużo możliwości też w razie potrzeby na przyszłość, ponieważ nawet jeśli w tej chwili czy na początku korzystania z platformy będziemy korzystali głównie z tych funkcji, które są w niej po prostu dostępne, że tak powiem, po rozpakowaniu z pudełka, jak to się mówi kolokwialnie, to może się okazać, że za jakiś czas będziemy potrzebować tą platformę sobie troszkę zmodyfikować, co może być szczególnie przydatne na przykład w kontekście wykorzystania dla osób niedowidzących czy niewidzących. Dzięki temu, że jest to oprogramowanie o otwartym źródle, możemy w razie potrzeby wprowadzać zmiany, nawet takie, których sami twórcy oprogramowania nie przewidzieli, które będą ułatwiały korzystanie z tego programu takim właśnie osobom. Tak więc jest to na pewno decyzja również jakby bezpieczna trochę tak przyszłościowo w tym kontekście. Tak? Z drugiej strony zaletą oprogramowania Moodle jest też to, że jest to program bardzo szeroko stosowany w wielu różnych instytucjach edukacyjnych. Na właściwie większość uczelni w Polsce korzysta właśnie z tej platformy. Wiele szkół również z niej korzysta, fundacji czy innych organizacji, również firmy komercyjne. Więc z jednej strony jest to narzędzie, które jest szansa, że niektórzy przynajmniej uczestnicy kursów będą znali już, gdzieś wcześniej się z nim zetknęli, to po pierwsze, a po drugie, nawet jeśli podczas szkoleń w fundacji się spotkają po raz pierwszy z platformą Moodle, to da im to pewne kompetencje na przyszłość, tak? Już będą znali ten program i kiedy pójdą, nie wiem, czy na studia na przykład, czy pójdą gdzieś do pracy, gdzie ta platforma jest wykorzystywana, będą już to narzędzie znali. Więc oprócz tego, że wezmą udział w szkoleniu językowym za pośrednictwem tej platformy, czyli nabędą jakieś kompetencje językowe, nabędą również kompetencje takie, no, korzystania z konkretnego narzędzia e-learningowego, które jest bardzo szeroko wykorzystywane w wielu instytucjach. Kolejnym plusem, kolejną zaletą tej platformy jest to, że daje ona, jeszcze proszę wcześniej na chwileczkę ten slajd, daje ona wiele narzędzi tak naprawdę, takich typowo dydaktycznych narzędzi, tak? Mamy bardzo szerokie spektrum, nie wiem, testów, zadań, warsztatów, lekcji, różnego rodzaju narzędzi, które możemy wykorzystać zarówno do przekazywania wiedzy, jak i później do weryfikowania wiedzy, ale też do komunikacji. Tak? W tym konkretnym projekcie Lektorzy Sprawni Online została wykorzystana część tylko tych narzędzi. Zresztą nigdy tak naprawdę się w żadnym projekcie nie wykorzystuje absolutnie wszystkich. Wiadomo, to też chodzi o to, żeby w jakiś sposób ograniczyć uczestnikom kursu czy uczestnikom projektu konieczność opanowywania bardzo wielu różnych narzędzi. Natomiast dzięki temu, że w projekcie jest wykorzystana właśnie platforma Moodle, mamy znowu taką otwartość na przyszłość, że nawet jeżeli w tej chwili wykorzystujemy tylko część tych narzędzi, to może się okazać, że za pół roku czy za rok będziemy chcieli wykorzystać kolejne, na przykład do komunikacji z uczniami czy do przeprowadzenia jakichś ankiet, więc jest to potencjał, który nie jest jakby daje nam dużo potencjału również na przyszłość, tak? Nie wykorzystujemy tego narzędzia w pełni, więc tak naprawdę możemy jeszcze sporo z nim zrobić. No i ta otwarta architektura
platformy daje nam też możliwość w razie potrzeby skorzystania z wielu różnych ogólnodostępnych dodatków do tego programu. A oprócz tego, że możemy sobie sami zmodyfikować tą platformę, to wiele osób po prostu tą platformę modyfikuje, dopisując jakieś moduły funkcjonalne, dzięki czemu możemy takie moduły doinstalowywać do naszej platformy, korzystając z pracy innych programistów czy jakichś instytucji, uczelni na przykład, które tworząc nowe moduły funkcjonalne do platformy, udostępniają je w sposób otwarty. I teraz tak, jeżeli chodzi o użyte narzędzia, które w tym projekcie zostały wykorzystane, tak jak już wspominałem, tak naprawdę zostały wybrane konkretne moduły funkcjonalne, szczególnie moduł służący do tworzenia quizów i testów. Z jednej strony po to, żeby ułatwić pracę lektorom, no ale też oczywiście słuchaczom, uczniom, prawda, żeby nie wykorzystywać nadmiaru różnych narzędzi, z których każdego się trzeba jakoś tam nauczyć. I narzędzie platformy, które służy do tworzenia testów i quizów, akurat w tym projekcie zostało wykorzystane tak naprawdę na kilka sposobów. To znaczy, z jednej strony faktycznie są tworzone testy takie klasyczne, faktyczne, czy quizy bardziej, ćwiczenia, czyli są pytania wykorzystane, które są w sposób automatyczny sprawdzane przez system, tak? Czyli mamy pytania wyboru, pytania prawda-fałsz, pytania zagnieżdżone, czy pytania z krótką odpowiedzią, ale właśnie takie, które są sprawdzane przez komputer, czy przez ten system Moodle. Natomiast testy są też wykorzystane do zbierania od uczniów wypowiedzi dłuższych, które niekoniecznie zawsze będą oceniane przez jakiś tam algorytm komputerowy, tak? Czyli mamy pytania esejowe, gdzie zadawane są pytania uczniom, gdzie uczniowie muszą wypowiedzieć się w dłuższej jakiejś wypowiedzi, tak? I taka wypowiedź no, musi być później sprawdzona również przez nauczyciela, a nie tylko przez system. Dodatkowo też to samo narzędzie jest wykorzystane jako narzędzie wprowadzające wiedzę, czyli coś w rodzaju takiej lekcji, która w sposób podawczy prezentuje jakieś treści, na przykład treści gramatyczne, i następują jakieś krótkie pytanka sprawdzające, które pozwalają zweryfikować, czy uczniowie zrozumieli te treści, czy zapoznali się z nimi. Tak? Oprócz narzędzia do tworzenia testów i quizów, w projekcie zostały wykorzystane też takie organizacyjne narzędzia platformy, czyli po pierwsze oczywiście zarządzanie użytkownikami, zarządzanie uczestnikami czy prowadzącymi kursy, włącznie z podziałem na grupy, czyli w jednym kursie może uczestniczyć kilka grup, każda z nich ma inne terminy spotkań, inne terminy na wykonanie poszczególnych ćwiczeń, ale też zostały wykorzystane funkcje zarządzania postępami uczniów przez taką możliwość zaznaczania przez uczniów, które ćwiczenia już mają wykonane, które nie. To z jednej strony pozwala uczniom łatwo się zorientować w tym, co w kursie już mają zrobione, ale z drugiej strony daje też informację lektorom taką poglądową na całość kursu, kto w kursie już które ćwiczenia wykonał, a co jeszcze ma przed sobą. I jeżeli chodzi o samą pracę lektorów, która jest przewidziana na platformie, to tutaj w wielu instytucjach praca z platformą Moodle odbywa się w taki sposób, że wykładowcy czy nauczyciele samodzielnie tworzą kursy. Natomiast tutaj w tym projekcie akurat to zostało zdjęte, to bardzo duże tak naprawdę zadanie zostało zdjęte z lektorów i ta praca jest wykonana przez fundację. Gotowe ćwiczenia są lektorom dostarczane i lektorzy tak naprawdę muszą tylko monitorować aktywność uczniów w tych kursach, sprawdzać obecność, czy oni zaglądają, czy korzystają,
sprawdzać ewentualnie raporty wykonania tych ćwiczeń. No i takim największym zadaniem tak naprawdę dla lektorów jest ocenianie i komentowanie tych pytań esejowych, czyli tych pytań w quizach, które nie mogą być sprawdzone przez samą platformę w sposób automatyczny, tylko muszą być weryfikowane przez człowieka i komentowane no i przez żywą osobę, tak? Przez lektora. No i to właściwie tyle z mojej strony. Oczywiście jeszcze zostanę później, jeżeli będą jakieś pytania, a tymczasem dziękuję bardzo. Dziękujemy również. I przekazujemy głos teraz panu Tomaszowi, który opowie nam o dostępności w kontekście naszej bazy e-learningowej. Zapraszamy pana Tomasza. Dzień dobry państwu. Mam nadzieję, że mnie słychać. Tomasz Szymczak, pracownik fundacji, specjalista do spraw dostępności. Słychać. Dobrze. Dzień dobry państwu. No właśnie, temat mojej wypowiedzi, dostępność, a korzystanie z bazy e-learningowej. Może na wstępie opiszę swój wygląd, to jest dość teraz takie modne, że tak powiem, pod względem dostępności. Jestem osobą w średnim wieku, dużego wzrostu, tak, że tak powiem. Nie mam włosów, czyli jestem łysy, mam lekki zarost, wąsy, broda. Obecnie jestem ubrany w niebieską koszulę, w drobną białą kratkę, czarne jeansowe spodnie. Na głowie mam słuchawki koloru czerwonego, słuchawki z mikrofonem. I teraz przejdę może do tematu, jakim chciałem Państwu opowiedzieć, czyli dostępność, a korzystanie z bazy e-learningowej. Moją wypowiedź podzieliłem na trzy części, na kontekst, informacje i obsługę. W odniesieniu do kontekstu, no właśnie, baza e-learningowa jest, teraz opiszę Państwu mniej więcej obszar czy tło, w jakim nasza baza e-learningowa jest wstawiona. Otóż baza e-learningowa jest, my to nazywamy tak potocznie, podręcznikiem interaktywnym, czyli z jednej strony jest ona narzędziem dla lektorów w prowadzeniu lekcji, z drugiej zaś strony jest ich takim dziennikiem ocen, dziennikiem wglądu, właśnie tak jak tutaj pan Przemysław wcześniej opowiedział o tej kwestii raportowania i oceny. Natomiast z perspektywy ucznia nasza baza e-learningowa staje się źródłem nauki, czyli pewnego rodzaju podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń w jednym. Ta interaktywność polega na tym, że właśnie każdy z użytkowników, czy to jest nauczyciel, czy to uczeń, loguje się na naszą bazę, posiada swój własny profil. I właśnie w oparciu o to, jaką rolę pełni, czy jest nauczycielem, no to wówczas ma więcej funkcji dostępnych. Natomiast jeśli jest uczniem, jego rola polega na poruszaniu się, korzystaniu z naszej bazy e-learningowej, dochodzenia do odpowiednich lekcji, ćwiczeń i tym podobne, tak? Kolejnym jak gdyby takim obszarem czy tłem, którym chciałem przedstawić Państwu w odniesieniu do naszej bazy e-learningowej, to jest schemat prowadzenia samych lekcji. Lekcje będą prowadzone, jest taki zamysł, prowadzone w sposób zdalny i jednocześnie korzystając z bazy e-learningowej, użytkownicy, czyli nauczyciel plus uczniowie logują się do bazy, ale również korzystają z aplikacji Zoom, tak? Tworząc taką wirtualną klasę, w której właśnie z jednej strony nauczyciel czy uczniowie wymieniają między sobą konteksty, znaczy komunikują się, tak? Czyli w oparciu o właśnie aplikację Zoom, zaś z drugiej strony właśnie uczniowie i nauczyciel korzystają z bazy e-learningowej tak, w standardowej, powiedzmy, szkole korzystałoby się z podręczników do nauki, tak? I tutaj ten właśnie
ten kontekst jest bardzo ważny z perspektywy właśnie zrozumienia tej specyfiki bazy e-learningowej, ale również i z perspektywy samego zagadnienia dostępności. Drugi punkt, który teraz omówię, to informacja. Informacja, która jest właśnie tym podstawowym nośnikiem wiedzy, takim aspektem poznawczym dla wszystkich osób. Z perspektywy właśnie osób z dysfunkcją wzroku, osób niewidomych, osób słabowidzących, niedowidzących, no to ta informacja jest również w pewien sposób nośnikiem wiedzy, a właśnie z perspektywy patrzenia już na obszar wirtualny, obszar, w którym przecież nasza baza e-learningowa jest osadzona, tak? Bo ona jest osadzona na platformie Moodle, która znajduje się gdzieś tam w sieci internetowej, tak? No pierwszy ten obszar, ta informacja, czyli ten aspekt poznawczy zależy od opisu, tak? Sam jestem zresztą osobą z dysfunkcją wzroku, korzystam z czytnika ekranu i wiem, że dla mnie wchodząc na daną nową informację czy stronę internetową, no to ten opis, struktura jest bardzo, bardzo ważna. Także tutaj w tej kwestii informacyjnej wyróżniłbym trzy aspekty w odniesieniu do naszej bazy e-learningowej. Opis struktury, opis instrukcji, czyli instrukcja korzystania oraz trzeci aspekt to filmy instruktażowe, poradniki. Tutaj do tego tematu też po części będę te punkty rozwijał. W odniesieniu do opisu struktury. Właśnie to jest ten ważny aspekt dla osób, które pierwszy raz mają styczność czy to z platformą Moodle, a przede wszystkim z naszą bazą e-learningową. Trzeba przekazać im informacje, w jaki sposób nasza baza, jaką strukturę nasza baza ma. I tutaj w odniesieniu do dostępności zadbaliśmy o to, by kursy zamieszczone na naszej bazie, a obecnie to są trzy poziomy kursu języka angielskiego, to jest poziom A2, B1 i B2. Każdy z tych kursów ma jednolitą, uniwersalną strukturę. Składa się z 10 lekcji. Lekcje podzielone są na części. Zawsze pierwszą częścią jest tak zwana rozgrzewka. Częścią ostatnią jest praca domowa, tak? I części między tymi dwoma skrajnymi tematami to jest gramatyka, słownictwo, czytanki, elementy do czy tematy do posłuchania, w którym osadzone są jakieś materiały wideo, tak, i zadania i pytania odnoszące się do tych materiałów wideo. Czyli ta struktura wygląda w każdym poziomie kursu tak samo. A więc opisując w jeden sposób naszą strukturę, żeby osoba z dysfunkcją wzroku, czy osoba, no właśnie, z dysfunkcją wzroku przede wszystkim, mogła poznać, jak ta baza wygląda i jak się po niej później poruszać, jaka jest logika w ogóle tej bazy e-learningowej, to właśnie ten opis struktury jest bardzo tutaj ważny i tym aspektem się zajęliśmy. Drugim elementem to jest instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi, w której również zawarta jest ta pierwsza część, czyli struktura, ale również i pewne ogólne odnośniki tekstowe w odniesieniu do korzystania z naszej bazy e-learningowej za pośrednictwem czytnika ekranu czy myszki komputerowej, proces logowania się, korzystania, przechodzenia po różnych elementach kursu. No i trzeci element to właśnie tutaj pewne takie nowum, mi się wydaje, z perspektywy dostępności, to filmy instruktażowe. Tutaj w trzeciej części odnośnie obsługi do tego tematu wrócę, ale pokrótce powiem, że również ja jako osoba korzystająca z czytnika ekranu byłem autorem tych nagrań wideo. To są poradniki, krótkie odcinki, w szczególności skierowane do osób korzystających z czytnika ekranu,
które pokazują, w jaki sposób poruszać się po bazie, w jaki sposób korzystać z odpowiednich funkcjonalności. Te odcinki ja bym pogrupowałem na dwie grupy. Pierwszą grupę to są odcinki, filmy, poradniki skierowane do lektorów, którzy stanowią tą pierwszą grupę osób korzystających i zapoznających się z naszą bazą e-learningową. Lektorzy, którzy przecież później będą, tak jak tutaj było wcześniej opisane, będą nauczycielami, tak? Prowadzącymi w oparciu o tą naszą bazę e-learningową lekcje. I tutaj w odniesieniu do tej grupy więcej było, oczywiście platforma Moodle daje więcej możliwości i więcej jest funkcjonalności ułatwiających prowadzenie lekcji będąc nauczycielem, natomiast z perspektywy czytnika ekranu, no to tu jest wiadomo, im więcej informacji, tym więcej konieczności przeklikiwania się po pewnych elementach, poznania odpowiednich funkcji, w jaki sposób właśnie za pośrednictwem czytnika ekranu korzystać z tych funkcjonalności, w jaki sposób sprawdzać pewne elementy, czy właśnie tutaj, jak pan Przemysław wcześniej wspominał, na przykład oceniać tak zwane pytania otwarte, czyli pytania, w których uczeń odpowiedział w sposób właśnie poprzez wypracowanie czy kilka zdań odnoszących się do zadanego tematu. Czyli tutaj jak gdyby nagrałem pewnego rodzaju właśnie takie poradniki tematyczne odnoszące się do każdego z tych kwestii funkcjonalności i obsługi platformy Moodle z perspektywy nauczyciela, raczej naszej bazy e-learningowej z perspektywy nauczyciela. Drugim obszarem, drugą grupą adresatów filmów poradników to są uczniowie, tak? Uczniowie, którzy będą korzystać z bazy jako właśnie to źródło nauki. I tutaj wiadomo, że jest troszkę mniejsza kwestia tłumaczenia funkcjonalności, ponieważ zakres roli ucznia sprowadza się generalnie do poruszania się po bazie, po naszej bazie kursowej, wchodzenia w odpowiednie lekcje, wypełniania danych zadań, ćwiczeń i potem zapisywania tych swoich odpowiedzi. No i tutaj w tym temacie właśnie informacji to bym powiedział, że tyle chciałem powiedzieć. W odniesieniu teraz do trzeciej części, obsługi i korzystania z bazy e-learningowej. No właśnie, tutaj w tym punkcie wytyczyłem kilka takich tematów, które pokrótce omówię. To są testy, to jest korzystanie, pierwsze kroki korzystania z bazy e-learningowej przez lektorów. To są forma spotkań, konsultacji, bardzo ważny element. Kolejnym to są mini kursy testowe dla nauczycieli i mini kursy testowe dla uczniów. No właśnie, testy. W aspekcie, patrząc na dostępność z perspektywy takiej praktycznej, no to właśnie testy były bardzo ważnym etapem, aspektem tworzenia naszej bazy e-learningowej. Począwszy od doboru struktury poprzez stworzenie takiego szkieletu naszej bazy e-learningowej, po pierwsze osadzanie już tych gotowych treści, lekcji, tematów, tak? Na każdym z tych etapów i kończywszy już na finalnej bazie e-learningowej, na każdym z tych etapów ten aspekt testowania był bardzo ważny i tutaj kładliśmy duży nacisk na to, żeby poprzez testowanie z perspektywy korzystania z czytnika ekranu, czy to z różnych innych ułatwień dostępu, jak na przykład powiększanie, czy odpowiedni dobór właśnie czcionki, móc testować jakieś uwagi
konstruktywne, tak tworzyć spostrzeżenia, ale również i bezpośrednio dokonywać zmian w strukturze czy w elementach stworzonej bazy e-learningowej, żeby to w jak najszerszy sposób było dostępne właśnie z perspektywy korzystania dla osób z dysfunkcją wzroku. Drugi punkt, czyli to było to testowanie, zresztą ten etap jest cały czas, że tak powiem, aktywny z naszej perspektywy. Drugi obszar, drugi punkt to korzystanie, pierwsze kroki korzystania z naszej bazy e-learningowej przez lektorów. No, lektorzy właśnie byli tą pierwszą grupą w ramach naszego projektu Lektorzy Sprawni Online, którzy już praktycznie, realnie zapoznawali się z tą naszą bazą e-learningową, pierwsze kroki w obsłudze, w poruszaniu się po bazie e-learningowej. To był niezwykle owocny aspekt tutaj w odniesieniu do wniosków i pewnych ocen naszej bazy e-learningowej pod względem dostępności i korzystania z niej za pośrednictwem przede wszystkim czytników ekranu. Bo tutaj jeszcze nadmienię, że właśnie platforma Moodle jako tako, tak samo i nasza baza e-learningowa z perspektywy osób słabowidzących czy z perspektywy ogólnie rzecz biorąc osób korzystających z myszki komputerowej jest o wiele bardziej intuicyjna oczywiście wizualnie, tak, niż korzystanie na przykład z czytnika ekranu. Z perspektywy wizualnej to elementy tworzące bazę, naszą bazę, to są bloki, które są odpowiednio właśnie usytuowane, czy to z lewej, czy to z prawej strony ekranu, tak? I wszystkie elementy, czy to właśnie nawigacji, pewne funkcje są dostępne, można przechodzić po prostu scrollując, przechodząc myszką. Natomiast z perspektywy czytnika ekranu tutaj obsługa jest kompletnie różna, to znaczy musimy przez, generalnie rzecz biorąc, przez każde elementy przechodzić i właśnie tutaj ta informacja, jak wcześniej opowiedziałem o strukturze, ta struktura jest bardzo ważna, żeby lektor miał tą świadomość, jak ta struktura wygląda, ale później właśnie już korzystanie z tej bazy e-learningowej poprzez używanie czytnika ekranu, żeby to było też w miarę właśnie dostępne, prostsze. Tutaj również mogę powiedzieć, że właśnie z tej perspektywy lektorzy stali się dużym źródłem również wiedzy i pewnych pomysłów, rozwiązań, tą dostępność poszerzających. No właśnie, bo tutaj z perspektywy właśnie tej trzeciej części, czyli opisywałem wcześniej właśnie ten aspekt testów, później opisywałem te pierwsze kroki lektorów, tak? Ale wraz z tymi pierwszymi krokami lektorów stworzyliśmy taką formę spotkań i konsultacji. Tutaj pan Przemysław przede wszystkim swoją dużą rolę odegrał w kwestii najpierw takich spotkań teoretycznych, przedstawienia funkcjonalności Moodla z perspektywy naszej bazy e-learningowej, ale później już na konsultacjach, gdzie lektorzy między sobą wymieniali, że tak powiem, spostrzeżenia, ale również i dopytywali z perspektywy samej logiki dochodzenia do pewnych funkcji, czy to na przykład oceny ręcznej zadań, czy to sprawdzania ocen, czy to sprawdzania listy uczestników. Jak tu z perspektywy właśnie czytnika ekranu na przykład do tych funkcjonalności dochodzić. I te konsultacje były bardzo owocne. One przede wszystkim spowodowały to, że powstały właśnie te filmy instruktażowe. To był pierwszy taki owoc tych konsultacji. Drugi owoc to był taki, że stworzyliśmy w naszej bazie e-learningowej
takie kursy, mini kursy testowe, ja to tak nazywam, mini kursy testowe, są kursy testowe, w którym taki poligon jak gdyby doświadczeń, w którym na początku każda osoba, pierwszy raz zapoznająca się w ogóle z poruszaniem po platformie Moodle, może sobie przetestować wszystkie elementy, czy to właśnie odpowiedzi, czy to elementy poruszania się po różnych zadaniach, ćwiczeniach, przechodzenia na różne funkcje. W jaki sposób to właśnie na takiej małym kursie testowym, w jaki sposób to wygląda. Również w tych konsultacjach wynikł taki pomysł, by właśnie lektorzy mieli nadane takie fikcyjne konta i dzięki nim z perspektywy właśnie ucznia mieli te fikcyjne konta nadane i oni logowali się jako uczeń, wypełniali ten test, ten kurs testowy, odpowiadali na pytania, potem te pytania zostały zapisywane odpowiednio, tak? I potem logując się już na konto nauczyciela, mogli sprawdzić praktycznie, jak wygląda ta ich praca jako ucznia, tak? Jak wygląda to z perspektywy ucznia, ale również i potem z perspektywy nauczyciela ocena właśnie, jak to Moodle pokazuje, gdzie tych funkcji szukać, jak dochodzić do pewnych właśnie informacji, czy to właśnie raportu ocen, czy to dokonywać komentarzy, czy to oceniać ręcznie zadane konkretne pytania. Także no tutaj ta właśnie te spotkania, konsultacje to były bardzo, bardzo, bardzo owocne. Zresztą one też tutaj w dużym stopniu wpłynęły na no, poszerzenie również i mojej wiedzy, tak, z perspektywy tutaj, w jaki sposób można jeszcze bardziej zadbać o dostępność. I w odniesieniu już do tej części, już na koniec jeszcze chciałbym opowiedzieć o pewnych wyzwaniach, może i rozwiązaniach, które również napotkaliśmy w tworzeniu naszej bazy e-learningowej. To przede wszystkim było zadbanie o obszar, o zdefiniowanie języka, by właśnie tutaj z perspektywy nawet wytycznych, kryteriów dostępności, by tekst pisany w języku na przykład angielskim miał odpowiednio zdefiniowany język, tekst pisany po polsku miał również odpowiednio zdefiniowany język. To może z perspektywy użytkowników myszki komputerowej nie ma dużego znaczenia, ale z perspektywy na przykład samego czytnika ekranu, ale również i właśnie tych wytycznych WCAG, wytycznych dostępności ma no, duże znaczenie w kwestii zrozumienia tych treści. Następnym takim problemem, który się pojawił, to na przykład była kwestia właśnie tej oceny ręcznej, tak? Jak z perspektywy czytnika ekranu nauczyciel, lektor korzystający z czytnika ekranu może odczytywać te napisany tekst, skomentować i potem dokonać oceny, w jaki sposób do tych funkcji dojść. No tutaj akurat nagrałem dedykowany tej kwestii odpowiedni film instruktażowy i tutaj myślę, że ten problem został też w dużej mierze rozwiązany. Kolejnym to były kwestie na przykład właśnie niektóre elementy z perspektywy czytnika ekranu również no, były pomijane, tak? Tutaj bazując na doświadczeniu pana Przemysława, również twórcy bazy e-learningowej, stworzony został taki schemat, gdzie właśnie czytnik ekranu również umożliwia czytanie wszystkich elementów, które są niezbędne, czy to z perspektywy ucznia, czy to z perspektywy nauczyciela, na przykład
dojścia do odpowiedzi, do wzoru odpowiedzi, tak? Klucza odpowiedzi. I wydaje mi się, że chyba tutaj w tej kwestii, w tej kwestii dostępności korzystania z bazy e-learningowej to było z mojej strony chyba na tyle. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i ewentualnie jak coś, to czekam na pytania. Przekazuję dalej głos do prowadzącej. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo za tę wyczerpującą wypowiedź. To już wszyscy nasi prelegenci. Także dziękujemy Państwu serdecznie za uwagę. Dziękujemy naszym prelegentom. A teraz zapraszamy do zadawania pytań. Można zarówno pisać tutaj na naszym czacie, jak też teraz udzielę Państwu możliwości włączania się. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, tylko może na początku pozwolę jeszcze sobie przeczytać, bo tutaj w międzyczasie padły już pytania na czacie, dobrze? Więc pozwolę sobie wrócić, bo tutaj widziałam, że ktoś zadawał pytania. I nawet już się doczekał odpowiedzi, tak? Sekundkę, tak, już widzę, że tutaj się pojawiło kilka pytań. Pan Patryk pytał, czy to, że Moodle jest darmowy, a inne programy są płatne, czy nie oznacza to, że jest jakiejś gorszej jakości? To chyba trochę pytanie do mnie, więc... Tak, bo tutaj już, przepraszam, pozwolę sobie jeszcze doczytać, bo pan się też w międzyczasie włączył w dyskusję, pisząc, że z moich doświadczeń wynika, że programy open source są lepsze od komercyjnych, ponieważ tworzone są przez społeczność, która na bieżąco je poprawia, udoskonala, rozbudowuje i modyfikuje, reagując na zgłoszenia użytkowników. Tak, jest dokładnie tak, jak pan Paweł tutaj zauważył. Tak naprawdę porównując platformy komercyjne z platformą Moodle, funkcjonalnie, jeżeli chodzi o, nie wiem, jakość oprogramowania, tak naprawdę nie ma różnicy. Wiadomo, że mogą być różnice, nie wiem, Moodle ma jakieś narzędzie, którego nie ma w jakiejś tam platformie komercyjnej, ale też odwrotnie. Więc będą na pewno różnice funkcjonalne, natomiast jeżeli chodzi o jakość, to zdecydowanie nie odbiega, tym bardziej, że Moodle tak naprawdę nie jest tworzony za darmo, tak? To też trzeba mieć tego świadomość, że on jest udostępniany za darmo, natomiast jest tak naprawdę w bardzo zorganizowany sposób tworzony. Powstała w ogóle ta platforma w Australii, nie będziemy wchodzić całkowicie w historię, tak? Natomiast w tej chwili jest ta platforma współtworzona przez bardzo duże grono programistów, którzy często pracują na przykład na uczelniach, które wykorzystują tą platformę. I ci programiści, te uczelnie tak naprawdę mają wkład w tworzenie tej platformy, więc i to są realne pieniądze, tak? Jeżeli już mówimy o finansach. To nie jest platforma darmowa w tym sensie, bo na przykład, nie wiem, Open University w Wielkiej Brytanii, która jest chyba największą światową uczelnią uczącą na odległość, wpompowało w tą platformę Moodle, nie wiem, ileś tam milionów funtów w rozwój tej platformy. I modyfikacje, które oni wprowadzali, nie zatrzymali ich dla siebie, tylko udostępniają wszystkim korzystającym z platformy. I to jest tylko jeden przykład, tak? Jest bardzo wiele instytucji, które dokłada się do tworzenia Moodla. Jest duży zespół programistów, którzy koordynują tworzenie tej platformy, więc tak naprawdę nie ma tutaj problemu, jeżeli chodzi o jakość. Wiadomo, że każde oprogramowanie ma jakieś tam minusy, ma jakieś błędy, które muszą być załatane, natomiast to dotyczy zarówno oprogramowania open source'owego, jak i oprogramowania komercyjnego. Z oprogramowaniem open source'owym jest o tyle lepiej, że załatać takie błędy można dużo łatwiej, bo jest to otwarty kod, tak? Więc każdy, kto znajdzie jakiś błąd, może też zaproponować poprawkę. Inną nie wiem, wątpliwością, która często jest zgłaszana, jest to, czy takie oprogramowanie będzie stabilne w sensie takim, że na przykład, nie wiem, za rok, za dwa, za pięć będzie nadal dostępne. Wiadomo, że nie mamy nigdy pewności, co będzie za dwa czy pięć lat. Natomiast to oprogramowanie jest już bardzo długo dostępne i w międzyczasie wiele
komercyjnych platform zostało tak naprawdę zlikwidowanych, tak? Przestały funkcjonować. Także być może nawet łatwiej się to dzieje, jeżeli, nie wiem, jakiś tam komercyjny produkt przestaje przynosić oczekiwane zyski, to firma go po prostu kasuje, więc można równie dobrze w ten sposób w platformie komercyjnej, mówiąc kolokwialnie, wtopić, tak, że zainwestujemy w platformę komercyjną, a ona za 2 lata nam zniknie z rynku albo zostanie wykupiona przez jakiegoś konkurenta. Także okej, przepraszam, nie będę się rozgadywał może dłużej, bo jeszcze pewnie jakieś inne pytania są. Dziękuję. Dziękuję. Tak, jeszcze jest tutaj pytanie z czata od pana Adama. Czy platforma jest testowana i dostępna dla voice-overa? Pytam jako niewidomy użytkownik działający wyłącznie na sprzęcie Apple. Może ja odpowiem tutaj na to pytanie. Platforma Moodle jako taka jest aplikacją webową i posiada również swoją aplikację mobilną, czyli z jednej perspektywy możemy korzystać z niej normalnie z komputera czy laptopa, ale również i z urządzeń mobilnych, czy to iPhone'a, czy to Androida, tylko po prostu trzeba będzie wówczas pobrać sobie aplikację Moodle, tam znaleźć odpowiednio naszą stronę do naszej bazy e-learningowej, w taki sposób zalogować się i wówczas mamy dostęp również do naszej bazy e-learningowej za pośrednictwem aplikacji mobilnej, która jest bardzo dobrze dostępna z perspektywy, w szczególności z perspektywy ucznia, może z perspektywy nauczyciela tu jest więcej funkcjonalności i bardziej rekomendowalibyśmy korzystanie z laptopa czy z komputera stacjonarnego, natomiast z perspektywy ucznia aplikacja mobilna spełnia swoje zadanie. No i to tyle bym powiedział. Okej, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę tutaj na czacie, żeby coś jeszcze się pojawiło. Jeżeli ktoś z Państwa chce zadać pytanie w formie tradycyjnej, porozmawiać z naszymi prelegentami, też zapraszamy. Można na przykład poprzez reakcję tutaj podnieść rękę, albo po prostu napisać bezpośrednio na czacie. Nie widzę, żeby były jakieś pytania. To jest chyba wszystko jasne. Okej. Dobrze, w takim razie tutaj w imieniu Fundacji Strefa Innowacji dziękujemy Państwu za uwagę. Zachęcamy też do śledzenia naszych mediów społecznościowych, naszej strony internetowej Fundacji Strefy Innowacji, gdzie publikujemy wszystkie aktualności zarówno z projektu Lektorzy Sprawni Online, jak i z projektu Młodzi Sprawni Językowo. Zapraszamy do śledzenia nas. I dziękujemy serdecznie za uwagę. Do usłyszenia.